Laudetur Jezus Chrystus. Na dzisiejszą niedzielę Kościół przypomina nam fragment z Ewangelii z przypowieścią o nielitościwym dłużniku. I na końcu tej przypowieści Pan Jezus wypowiada takie słowa. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych. Zastanówmy się może więc dzisiaj nad tym, co to jest właściwie to przebaczenie z serca. Ludzie dość często myślą o przebaczeniu jako o zapomnieniu. Tylko że gdyby coś takiego nawet było możliwe, no to by oznaczało, że nie mielibyśmy żadnej zasługi, ponieważ no po prostu można by zapomnieć i byłoby to skreślone. Czasami myśli się też o tym, że no może warto przekonać siebie, że coś na przykład było nieważne. Znaczy, jak to się mówi, było, minęło. No tylko, że właśnie tutaj też wtedy trudno byłoby mówić o jakiejś zasłudze i o praktykowaniu cnoty miłości. Co, znaczy, jak właściwie należy to rozumieć? Po pierwsze, pamiętajmy, że serce w Piśmie Świętym to nie jest żadne siedlisko uczuć. Ono nie ma związku z emocjami. Nie tak w tamtej kulturze jest ono rozumiane. Skutkiem tego jest nie mniej, nie więcej tylko to, że nie możemy przebaczenia wiązać nierozłącznie z odczuwaniem ulgi w sensie emocjonalnym. Tak może być, ale nie musi. Zobaczmy, dlaczego Pan Jezus używa takiego określenia, czy w tej przypowieści, tak? Dlaczego mówi o długu? Czy przebaczenie polega jakby właśnie na skreśleniu tego zapisu dłużnego. To oznacza, że nawet jeśli jakby w nas pozostaje zranienie, bo w wielu sytuacjach to zranienie pozostaje. Czasami jest tak, że skutki krzywdy wyrządzonej przez kogoś trwają bardzo długo, może nawet całe życie. Więc wtedy nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby jakby całkowicie się uwolnić od tych wydarzeń z przeszłości. Ale to nie oznacza, że nie jest możliwe przebaczenie. To oznacza tylko tyle, że zostajemy z naszym cierpieniem z Panem Bogiem. Przestajemy je odnosić do naszego bliźniego. To jest prawdziwe przebaczenie. Życzę błogosławionej, dobrej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.